Ty? Co ty tutaj robisz? Słyszałem, że zmarnotrawiłeś dom po starych. Gratuluję. Zawsze cię miałem za frajera. Proszę cię, no bez takich. Przyznaj się, że spieprzyłeś zawodowo, braciszku. Jakbyś to mnie przepisał dom, to dzisiaj byś nie tkwił w tym szambie. Popatrz na siebie. Ile ty masz lat? Przecież ty jesteś cały czas pod wpływem albo naćpany. Jak ty nie potrafisz zadbać o siebie, to jak ty byś zadbał o dom po rodzicach? No? Gówno wiesz na mój temat. Przecież ty zrobiłbyś z tego domu melinę, no. Posłuchałem kolegów, no przecież podobno ty jesteś cały czas jak 20 lat temu, ta sama kanalia. Tobie to chyba dawno nikt gęby nie obił. Uspokój się, przecież nie będę się z tobą bił, no to cię pogrąża. Wodę. Mogę się przysiąść? Z psami nie gadam. Nie jestem w policji. To czego chcesz? Chciałbym porozmawiać o twoim bracie i waszym domu rodzinnym. Jesteś papugą Bogusia? Powiedzmy, że jestem kimś, kto chciałby cię namówić do zeznawania na korzyść brata. Ty trafiłeś pod zły adres, Kolo. Mój brat zmanipulował rodziców, żeby mnie wydziedziczyli. Zrobiłbyś tak własnemu bratu? Nie mam zamiaru pomagać temu złamasowi. No ale... Co ci szkodzi zeznawać? Wiesz co, nie chcę mi się z tobą już gadać. Powiedz temu idealnemu braciszkowi, że będę zeznawał na korzyść Kartasiów. Ale to są przecież obcy ludzie, a to jednak rodzina, brat. Ja nie mam brata, rozumiesz? I nie mam problemu z tym, żeby skłamać w sądzie, że 20 lat temu rodzice przekazali dom Kartasiom. Na przyszłość dobrze ci radzę. Trzymaj łapy przy sobie. Siema, Gracjan. Daj mi to, co zwykle. Wyruszaj się, policja. Aspirant Wamiewicz. Nic nie kombinuj, Sołowski. To jakaś pomyłka. Nie pieprz, przeszukajcie go. Mamy to. Nie wiem, skąd to się tam wzięło. Ktoś ci to podłożył. Pieniądze też pewnie nie twoje, nie? Nie do końca, ale to naprawdę nieporozumienie. Coś kręcisz, Sołeski. Jak się wytłumaczysz z tej Polsce? Znalazłem. Dobra, będziesz się tłumaczył na komisariacie. Jesteś zatrzymany za posiadanie narkotyków i handel nimi. Handel?